Jedną z kolejnych parafii, jakie odwiedziła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, była parafia pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Liczni wierni w uroczystej procesji wyszli naprzeciw obrazowi, a następnie udali się do świątyni, gdzie odprawiono uroczyste nabożeństwo z okazji przyjęcia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kolejną parafią, jaką obraz odwiedzi, będzie parafia pod wezwaniem Ducha Świętego i kolejne parafie Grudziądza. Ostatnią z parafii będzie Tarpno, skąd obraz Matki Bożej Częstochowskiej uda się w dalszą drogę do Roguźna. Patrzymy spojrzeniem wiary na jej oblicze. Patrzą na nas oczy, które kochają. Oczy służebnicy Pańskiej, przyjmującej Słowo Boga. Oczy jedyne, oczy głębokie, jak serce Najświętszej z Matek. I popatrz, z którejkolwiek stoisz strony. Te oczy na Ciebie patrzą. Oczy zatroskanej o nas wszystkich matek. Patrząc jej dzisiaj w oczy, musimy zawołać: potrzebna nam jesteś, Matko. Nasz głos niech się niesie jak wspólne echo świętej wiary naszej. Potrzebna nam jesteś, Matko, byśmy mogli istnieć, byśmy mogli iść naprzód, aby nigdy nie utracić nadziei. Nigdy nie umieliśmy bez Ciebie żyć, więc od samego początku zawarli z Tobą święte przymierze nasi ojcowie. Maryjo Błogosława, wszystkie dzieci swe. Procesja rusza. Częstochowska Maryjo, do Ciebie uciekamy, o
Tysiąclecie chrześcijaństwa. Niech nasze oczekiwanie na przyjście Pana będzie adwentem maryjnym, a więc wypełnionym modlitwą różańcową. Procesja rusza. Oh.
Wypełnił się, wypełnitamy Maryję, tak jak na Jasnej Górze, poprzez fanfary, które przypomną nam, że nasza świątynia dziś staje się drugą Jasną Górą. Za chwilę ksiądz proboszcz okadzi obraz i Ewangelia. Ksiądz Tomasz Trzebiatowski zaśpiewa Ewangelię przeznaczoną na chwilę powitania Maryi. W jej końcowej części włączymy się w śpiew Matki Pana, który wyśpiewała w domu Elżbiety Wańkarin. Śpiew ten podjął pierwotny Kościół, włączył go do liturgii. Kościele radośnie, jako nasza wdzięczność za łaskę nawiedzenia Maryi w jej cudownym wizerunku jasnogórskim.